Witam serdecznie, Patrycja Kasperczak. Tej nocy w naszym regionie jeszcze obecny będzie układ wysokiego ciśnienia, ale jutro w ciągu dnia z północnego zachodu powoli zaczyna się do naszego kraju nasuwać płytka Zatoka Niżowa. Rozpoczynamy oczywiście od nadchodzącej nocy 9-10 stopni, a więc niska temperatura, ale ta noc ma być pogodna i bez opadów. Jutro także w naszym regionie padać nie powinno. Temperatura przyjemnie wysoka, od 18 do maksymalnie 22 stopni, te 18 kresek wskażą termometry na krańcach północnych, z kolei najcieplej tutaj na południu, na południowym zachodzie naszego regionu. Ciśnienie jutro w dół, w południe na barometrach 1012 hektopaskali, nieco silniej jutro powieje wiatr w porywach, osiągając prędkość 45 km na godzinę, a powieje z południowego zachodu. Jutro najwięcej chmur na północy naszego kraju, tam też jutro niewykluczone przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze padać nie powinno i dość wyrównana temperatura, od 17 do maksymalnie 22 kresek. A co czeka nas w nadchodzących dniach? No proszę Państwa, nie najgorsze informacje dotyczące temperatury, bo w ciągu dnia nawet do 24 kresek taką temperaturę osiągniemy w środę. Nocami też zrobi się odrobinę cieplej. Środa z przelotnymi opadami deszczu, w czwartek i piątek padać nie powinno. To wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Dziękuję i do zobaczenia.